Zapraszam absolwentów szkół podstawowych do nauki w szkołach średnich powiatu kłobuckiego. Najlepszych szkół w województwie śląskim. Dlaczego najlepszych? Świadczą o tym choćby wyniki matur, które uplasowały szkołę na szczycie województwa pod względem zdawalności. Młodzi ludzie w powiecie kłobuckim mają bardzo szeroką ofertę edukacyjną, którą zapewniają cztery znakomite szkoły. Przyjrzyjmy się lepiej każdej ze szkół powiatu kłobuckiego. Zespół szkół numer 1 w Kłobucku to miejsce, które doskonale łączy ze sobą tradycję i nowoczesność. Dość powiedzieć, że szkoła ma 50 lat i wykształciła kilka pokoleń mieszkańców naszego regionu. Prawdziwą chlubą jedynki są własne warsztaty szkolne, w których kilka lat temu powstała profesjonalna, najnowocześniejsza w województwie śląskim pracownia CNC. Wybrałem tę szkołę dlatego, że dysponuje najlepszą bazą CNC w regionie. Na szkolnych warsztatach praktyki odbywają zarówno uczniowie technikum, jak i branżowej szkoły pierwszego stopnia. Wybrałam to technikum budowlane, bo ta szkoła trzyma poziom. Wybrałem tę szkołę, bo motoryzacja to moja pasja, a tutaj mogę ją realizować. Szkoła dysponuje czynną stacją diagnostyczną, w której doświadczenia mogą nabrać początkujący diagności. Dla wszystkich uczniów samochodówek dostępny jest też darmowy kurs prawa jazdy. W zespole szkół numer 1 nie brakuje perspektywicznych kierunków. Szkoła posiada własne, świetnie wyposażone warsztaty gastronomiczne. Zły wybór szkoły to nie jest coś, co wam się upieczy. Przyszedłem tutaj, bo chciałem być kucharzem, a ta szkoła pomoże mi nim zostać. Jedynka opiera kształcenie zawodowe także na współpracy z nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Właśnie w nich uczniowie realizują część zajęć praktycznych, poznając rzeczywiste warunki pracy. Technikum na Zagórzu oferuje też kierunki dla przyszłych ekonomistów, logistyków i informatyków. Szkoła dysponuje 5 multimedialnymi pracowniami komputerowymi. Część praktyk realizowana jest nad polskim morzem i za granicą w takich krajach jak Włochy, Francja, Niemcy i Grecja.
Liceum ogólnokształcące na Zagórzu ma do zaoferowania 3 profile. Klasa akademicka to miejsce dla osób, którym bliska jest chemia, geografia i biologia. Klasa mundurowa dostępna jest dla przyszłych strażaków i policjantów. Przy zespole szkół numer 1 budowana jest nowoczesna hala sportowa, która oddana do użytku będzie jeszcze w tym roku. Moi drodzy, warto wybrać dobrą szkołę, bo po jej ukończeniu życie toczy się dalej. Zespół szkół numer 2 imienia księdza Jana Długosza znajduje się w samym centrum Kłobucka. Świetna lokalizacja to tylko jeden z atutów szkoły. Jej specjalnością jest kształcenie fachowców, a najmocniejszą stroną zróżnicowana oferta edukacyjna, która odpowiada na aktualne potrzeby rynku pracy. Dwójka zaprasza absolwentów szkół podstawowych do technikum i szkoły branżowej. Naprawdę w tej szkole można nabyć wiele umiejętności praktycznych, co z pewnością przyda nam się w przyszłości. Warto dodać również, że w szkole panuje świetna atmosfera i podczas zajęć nie tylko się uczymy, ale też świetnie się bawimy. Szkoła dysponuje świetną bazą dla przyszłych kucharzy, dietetyków i technologów żywienia. Jednak dwójka nie samą gastronomią żyje. Jeśli miałbym wybrać drugi raz, na pewno wybrałbym też tą szkołę. Jest tu bardzo przyjaźnie, słyszałem to od starszych kolegów i no nie pomylili się. Dualny system kształcenia to ogromny atut nauczania preferowanego w zespole szkół numer 2. Praktyki w zaprzyjaźnionych firmach to najlepszy sposób na poznanie realnych warunków pracy i zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Maciek jest moim uczniem od około 12 miesięcy. Radzi sobie bardzo dobrze, co widać po wynikach w szkole, a także po zadowolonych klientach, których obcina. Daje mi to ogromną satysfakcję i chęć do szkolenia przyszłych fryzjerów. Wybrałem ten kierunek, ponieważ po szkole zapewniono mam pewną pracę w zawodzie, a włosy cały czas wzrastają, więc praca jest pod dostatkiem. Pełną ofertę dwójki znajdziesz na stronie internetowej szkoły. Technikum oferuje wiele interesujących kierunków, takich jak technik księgarstwa, technik reklamy, technik spedytor czy technik geodeta. Sama szkoła branżowa kształci uczniów w aż 30 zawodach. Znakomita zdawalność egzaminów zawodowych świadczy o właściwym modelu nauczania. Ważnym krokiem w drodze do jak najlepszego przygotowania młodych ludzi do zawodowego życia jest projekt Pierwszy Krok do Kariery organizowany w ramach programu Erasmus+. W dwójce nie brakuje też ciekawych zajęć pozalekcyjnych na czele z działalnością grupy teatralnej Zmieszani. Jasne, że polecam tą szkołę. Na początku sama nie byłam zdecydowana na nią. Ale przyjechałam tutaj na dni otwarte
i się w niej zakochałam. Wszyscy są bardzo uprzejmi, jest rodzinna atmosfera, także z całego serca polecam. I my też polecamy. Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku. Witamy w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku, które powszechnie nazywane jest Skorupką. To wszystko przez lokalizację naszego liceum mieszczącego się przy ulicy Księdza Ignacego Skorupki. W naszej szkole stawiamy na zdobywanie wiedzy związanej z kierunkiem przyszłych studiów oraz rozwijanie zainteresowań, co pozwala każdemu młodemu człowiekowi spełniać jego marzenia. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, a ostatnia lekcja kończy się tuż po 15. Nasi uczniowie mogą realizować swoje pasje, uczęszczając do klas o następujących profilach. Klasa o profilu biologiczno-chemicznym to idealne miejsce dla tych, którzy pragną zgłębić tajniki przyrody i ludzkiego ciała oraz wykorzystać tę wiedzę w przyszłości. Szkoła organizuje warsztaty anatomiczne w Plastynarium w Guben, warsztaty przyrodnicze w Podlesicach oraz Łaz Leśny, który ma na celu poznanie osobliwości przyrodniczych naszego regionu. Poznaniu tajemnic matematyczno-przyrodniczych pomagają nam warsztaty z geografii na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W ich poznaniu pomagają nam również konkursy matematyczne i liczne wycieczki. Klasa politechniczna to raj dla umysłów ścisłych. Młodzi ludzie, którzy wiążą swoją przyszłość z fizyką, matematyką lub informatyką, mają tu okazję rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach. Poeci, marzyciele, a także przyszli prawnicy i dziennikarze na pewno doskonale odnajdą się w klasie o profilu prawniczo-dziennikarskim. Umiejętności językowe w połączeniu z rozległą wiedzą z zakresu historii lub biologii pozwolą na realizację ambitnych planów. Żądni bardziej fizycznych wrażeń mogą dołączyć do klasy mundurowej, w której rozszerzona geografia i historia lub wiedza o społeczeństwie pozwolą orientować się nie tylko w terenie, ale także w zawiłościach historii i polityki. Klasy mundurowe współpracują z paramilitarną jednostką strzelecką Warszyc. Ci, którym podoba się służba w wojsku, straży pożarnej czy policji, swoje pierwsze kroki powinni skierować do naszej formacji. Jednostka prowadzi szkolenia na miejscu i poza szkołą, przygotowując uczniów do pracy w wybranym zawodzie. Język to podstawowe narzędzie komunikacji, dlatego w naszej szkole szczególną wagę przywiązujemy do nauki języków obcych. Każda klasa uczy się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i niemieckiego na poziomie podstawowym. Dzięki temu młodzi ludzie z łatwością poruszają się zarówno po obcojęzycznych stronach internetowych, jak i po świecie. Londyn, Stuttgart, Strasburg czy Lwów. To miejsca, które mieliśmy okazję zobaczyć dzięki szkolnym wycieczkom. Uczymy także zdrowej sportowej rywalizacji. Nasi uczniowie biorą udział w rozgrywkach na różnych szczeblach, a także w zajęciach SKS. Świetną odskocznią od nauki może być wizyta w profesjonalnie wyposażonej siłowni, sali gimnastycznej i na szkolnym boisku. Dla naszych rozśpiewanych uczniów organizujemy szkolne konkursy piosenki, konkurs angielskiej piosenki świątecznej Christmas is Coming oraz Skorupiada Songs, które mogą być pierwszym krokiem do kariery muzycznej. Tych, którzy lubią przelewać słowa na papier, chętnie przyjmie w swoje szeregi redakcja szkolnego pisma Skorupka.
Radiowęzeł szkolny Ćwiarteczka to miejsce dla tych, którzy chcą czarować odbiorców radiowym głosem. Tu radiowęzeł szkolny Ćwiarteczka. Uwaga, nadajemy komunikat. Zapraszamy na Skorupki! Zespół szkół w Krzepicach wyróżnia bogata oferta edukacyjna, która zaspokoi różnorodne oczekiwania absolwentów szkół podstawowych. Jedną z propozycji jest nauka w klasie akademickiej pod patronatem Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Klasa medyczno-przyrodnicza jest objęta opieką naukową Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którego współzałożycielem jest nasz absolwent, profesor Marian Zembala. Szkoła dysponuje odpowiednią bazą dla przyszłych lekarzy. Uczniowie mogą wybrać również profil humanistyczno-prawniczy oraz klasę sprawnościową z elementami ratownictwa i wolontariatu pod opieką naukową Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Młodzi ludzie znajdą w Krzepicach pełen wachlarz zawodowych możliwości. Architektura to moja pasja i chcę studiować właśnie ten kierunek. Aktualnie uczę się w Krzepickim Liceum w klasie akademickiej. Marzę o tym, żeby zostać lekarzem, dlatego uczęszczam na profil medyczno-przyrodniczy. Prawo to moja pasja, dlatego wybór padł na klasę humanistyczno-prawniczą. Chcemy w przyszłości pomagać ludziom, dlatego uczymy się w klasie sprawnościowej z elementami wolontariatu i ratownictwa. Przyszedł czas na fachowców. Może chciałbyś zostać mechanikiem, albo kucharzem, a może stolarzem. Nasza szkoła zaoferuje ci o wiele więcej. Wybór należy do ciebie. Klasa wielozawodowa Szkoły Branżowej pierwszego stopnia w Krzepicach to przede wszystkim nauka w specjalistycznych ośrodkach kształcenia zawodowego, co gwarantuje sukces na potwierdzającym kwalifikacje egzaminie. Jego zdawalność wynosi 100%. Szkoła ma podpisane umowy partnerskie z przedsiębiorcami, które zapewniają odbywanie praktyk w interesujących miejscach i dają możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Dzięki samym praktykom uczniowie poznają realne warunki pracy w wybranych przez siebie kierunkach. Krzepicka szkoła daje uczniom możliwość rozwijania pasji i talentów. Pomaga doskonalić zainteresowania artystyczne w aktywnie działających grupach teatralnej, wokalnej i tanecznej. Krzepicka szkoła to dobre miejsce dla artystów. To wielki spontan, tęsknię za ludźmi, których na tym świecie nie mogę już spotkać. Co mam powiedzieć dziewczynie, którą z całego serca kocham? Innowacyjnym przedsięwzięciem jest projekt Mini Przedsiębiorstwo. Dzięki niemu szkoła zyskała własną markę Bronek. W Krzepicach stawiają też na sport i rekreację ruchową swoich uczniów. Szkoła osiąga najlepsze wyniki w zmaganiach sportowych w powiecie. Szkołę świetnie wspominają jej absolwenci. W tej mojej budzie w Krzepicach uczyli wspaniali nauczyciele. Mówię to z dumą. Dzięki nim wybrałem medycynę. Dzięki nim wielu olimpijczyków nie tylko pokończyło studia, ale do dziś jest
zacnymi ludźmi, którzy zawsze, powtarzam zawsze, pamiętają o swojej kochanej szkole i o swoich wspaniałych przewodnikach, a więc nauczycielach i wychowawcach. Ten wybór na pewno będzie dobry, bo ta szkoła ma duszę.